Za 24 godziny twoja walka z Albertem Sosnowskim o tytuł mistrza Polski, wagi ciężkiej. Jak emocje w tym momencie u ciebie? Na razie spokojnie, wszystko w porządku. I tak będzie do końca. Pociągasz trochę nosem, kibice powinni się martwić, że jesteś lekko niedysponowany? Nie, dlaczego? Ja tak mam cały rok. Generalnie jestem alergikiem. A teraz jest okres pylenia, także trochę pociągam nosem. I także jestem pociągający. Wczoraj odbyły się otwarte treningi, była publiczność. Poczułeś już emocje związane z tą galą? Nie, żadnych emocji nie poczułem. Naprawdę? Nie poczułem żadnych emocji. No, ja jestem, mówię, cały czas jestem w ciągu takim bokserskim, cały czas jestem wboksowany, boksuję dużo. Dla mnie to jest normalne, ja przychodzę, robię swoje, tak. Wiadomo, to jest trening medialny, to jest też coś takiego, co też zawodników męczy, i Alberta, i mnie, każdy musi na nim być, wiadomo, to jest, no, ale trzeba się pokazać, trzeba się sprzedać. No i tylko dlatego, ale to jest tylko praca, a jutro wchodzimy do prawdziwej pracy. Jak będzie wyglądał twój narożnik w tej walce, bo jeszcze niedawno trener Fiodor Łapin mówił, że jego w tym narożniku nie będzie, ostatecznie chyba jednak on tam się znajdzie. Trener Łapin tak powiedział, no bo... Ja z nim nie trenowałem, nie byłem ani razu na sali z nim, a on się nie chce podejmować odpowiedzialności, ale ze względu na to, że mój trener no, naprawdę nie mógł być na tej gali, ma swoją galę, ma swoich 12 zawodników, jest trenerem kadry kickboxerów, no i tam też jakaś tam odpowiedzialność duża na nim spoczywa, no nie chciał tych chłopaków zostawiać, a nieraz tak zrobił, bo dla mnie nieraz zostawiał. Ale tu jest naprawdę dla niego duża gala, nie zostawi ich. No to ja postanowiłem, poprosiłem trenera Łapina, się zgodził, całe szczęście zadzwonił też do Alberta, bo wiadomo, też był trenerem Alberta. No i wszystko jest okej. Okay. Mhm. Cały czas powtarzasz, że nie masz nic do Alberta, że jest twoim dobrym kolegą. Czekasz na ten autograf, tak, dla twojego syna, który ma dać ci po walce, ale nie rodzą już takie, jak im bliżej jest walki, nie rodzą się jakieś negatywne emocje, że chcesz mu zrobić krzywdę? Nie. 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 Ja właśnie w ringu będę zły. Teraz jest normalne, w ringu muszę być, tak? Muszę wyciągnąć z siebie te najgorsze emocje, jakie we mnie drzemią i jakie trzeba po prostu uwolnić, tak? Ale obydwom nam życzę, żebyśmy w dobrym zdrowiu wrócili do swoich rodzin i elegancko. Albert jest czymś w stanie cię zaskoczyć w ringu? Nie, no zobaczymy. No, też tam pewnie przygotowuje jakiś tam swój niecny plan. Będzie próbował go wdrożyć. Ja też jestem przygotowany, tak jak mówię, jestem wyboksowany, jestem wytrenowany. Mówię, jeżeli będę czuł tą walkę dobrze, a podejrzewam, że tak będzie, to powinno wszystko być dobrze. Nie powinien mnie niczym zaskoczyć. No właśnie, jak ty się czujesz z formą fizycznie? Bo nie miałeś tego pełnego okresu przygotowawczego, jakby pociągnąłeś tą formę, którą miałeś na Olivera McColla. Wiele osób zastanawia się, czwarty występ w ciągu, nie wiem, 4 miesięcy chyba, to jest bardzo duża dawka jednak. Jak ty się czujesz? No niby jest to duża dawka. Ja zawsze lepiej boksowałem, jeżeli byłem w takim właśnie ciągu przygotowań, co teraz walczyłem jeszcze w czasach amatorskich. Toczyło się turniej, 3-4 walki, za 2 tygodnie walczyło, jechało się na Bundesligę boksować. Jestem do tego przyzwyczajony. Tutaj tym bardziej, że teraz nie było jakichś takich, ta walka z McCollum ostatnio, no nie była dla mnie, nie złapałem jakiej kontuzji, ani nie przyjąłem żadnych mocnych ciosów, czułem się świetnie, także no co tu mówić, jest okej. Okay. Jestem z biegu, tak jak ty mówisz, że nie ma emocji, no co, emocje będą jutro, a tak to jest wszystko dla mnie normalne. Wchodzę, tak jak ty wchodzisz z rana i jeszcze nie tak samo ja teraz przychodzę do pracy i pracuję. No dobra, ale to będzie lepszy Marcin Rekowski niż w walce z Oliverem McCollum, ten sam poziom? Na pewno ten sam, a czy lepszy to zobaczymy. To też jest dyspozycja dnia, też nie można tu wiele mówić, ale no myślę, że powinno być naprawdę dobrze.